Zapewne wiele z Was słyszało tekst, że bez jedzenia możemy wytrzymać kilka tygodni, bez wody kilkanaście dni, ale bez oddychania zaledwie kilka minut. Dlaczego więc wszyscy pilnują michy, jakby to była świętość? Wody raczej też, ale nad oddychaniem raczej nikt się nie zastanawia. W dzisiejszym odcinku chciałbym troszeczkę zmienić Wasz światopogląd, jeśli o to chodzi, także startujemy. Dzisiejszy materiał będzie inspirowany książką Patricka McKeona pod tytułem Oxygen Advantage, którą miałem przyjemność ostatnio przeczytać i która bardzo mocno otworzyła mi oczy na niektóre sprawy, o których nie wiedziałem, które są związane z oddychaniem. Oddychaniem i to, jak powinno się oddychać, interesuję się już od jakiegoś czasu. Badam ten temat wzdłuż i wszerz i dzisiejszy materiał będzie jakby podsumowaniem tego, co mi się na daną chwilę udało rozkminić w tym temacie. Tak jak powiedziałem na samym początku, oddychanie jest dla nas najważniejszą czynnością fizjologiczną. To jest jakby core naszej egzystencji. Dlatego jest bardzo, bardzo istotne, żeby wszystko, jeśli chodzi o ten proces, przebiegało tak jak należy, bo to wpływa absolutnie na wszystko w naszym ciele. W dzisiejszych czasach znajdujemy się w środowisku, które nawet blisko nie jest do tego, do czego przystosowała nas ewolucja. Dlatego też mamy problem z takimi podstawowymi czynnościami, jakimi jest chociażby to oddychanie. Problematyka dzisiejszego odcinka będzie dotyczyła dwóch tematów, a mianowicie objętości oddychania, czyli ile oddychamy w trakcie dnia i dlaczego więcej nie znaczy lepiej. A druga sprawa będzie dotyczyła techniki oddechowej. Jakaś mucha mi do ucha wlazła. Dobra, chyba wypadła. Dobra, druga sprawa będzie dotyczyła techniki oddechowej, o której pomówię w drugiej części tego materiału. Tak jak ze wszystkim jest bardzo mądre przysłowie, co za dużo, to niezdrowo, to też tyczy się oddychania. Mogłoby się wydawać, że jeśli oddychamy dużo, to przyswajamy dużo tlenu, więc jesteśmy dobrze natlenowani, więc czujemy się dobrze itd., itd. Nichuja, tak to nie działa. W naszym ciele zachodzi tak zwany efekt Bohra, który dotyczy stężenia tlenu i dwutlenku węgla. I to wcale nie tlen decyduje o tym, jak dobrze są natlenowane nasze tkanki, tylko stężenie dwutlenku węgla. Jeśli dwutlenek węgla wzrasta w naszej krwi, to dopiero wtedy hemoglobina, która się znajduje w czerwonych krwinkach i która służy do transportu tlenu w naszym organizmie, może ten tlen oddać naszym tkankom. Jeśli tego dwutlenku węgla jest mało w naszej krwi, to ten tlen po prostu nie jest wykorzystywany z hemoglobiny, przez co nie jesteśmy wystarczająco dobrze natlenowani. I popatrzcie, jeśli oddychamy dużo, to zbijamy poziom dwutlenku węgla, bo z każdym wydechem ten dwutlenek węgla wydostaje się z naszego ciała. Jeśli go zbijamy, to jest go coraz mniej, więc nasze ciało zaczyna się uwrażliwiać na ten dwutlenek węgla, bo jest go po prostu malutko. Im mniej dwutlenku węgla, tym bardziej nasze receptory są podatne na ten dwutlenek węgla, przez co jego stężenia zaczyna maleć i maleć i maleć w naszej krwi. I tak jak Wam powiedziałem przed chwilką, im mniej dwutlenku węgla w naszej krwi, tym gorzej tlen jest dystrybuowany do naszych tkanek. Dlatego widzicie, że jeśli oddychamy za dużo, to po prostu będziemy się pozbawiać dwutlenku węgla z naszego organizmu, przez co nie będziemy się dobrze natlenowywać. Jest takie słowo? Nie będziemy dobrze natlenowani. Dlatego też musimy się zastanowić, jaka jest nasza objętość oddechowa. Przejdźmy teraz do omówienia drugiego zagadnienia, czyli prawidłowej techniki oddechowej. Można byłoby pomyśleć, biorę wdech, no to oddycham, tak? Żyję, no to oddycham. Nie jest to takie łatwe. Tak samo jak w przypadku na przykład martwych ciągów. Diabeł tkwi w szczegółach. Można robić martwe ciągi na kocim grzbiecie z brakiem stabilizacji centralnej, co nas będzie rozpierdalać, a można na przykład robić je prawidłowo, co będzie po prostu nas wzmacniać. Tak samo jest z techniką oddechową. Pierwszy i najważniejszy postulat tej książki. Bardzo, bardzo, bardzo ważne jest, żeby oddychać przez nos, a nie przez usta. I już mówię dlaczego. Po pierwsze, powietrze, które dostaje się przez nos, jest nawilżone i odfiltrowane od różnego rodzaju syfu. Po drugie, nos ma mniejszą średnicę dziur, więc to jest nasze zabezpieczenie przed braniem zbyt dużych wdechów. Widzicie, że przyroda pomyślała o tym, żebyśmy nie dostarczali sobie za dużej ilości tlenu, żeby ten efekt Bohra mógł zadziałać. Kolejna sprawa. Jeśli oddychamy przez nos, to do mieszanki tlenu zostaje dodawany tlenek azotu, który jest bardzo, bardzo ważny, jeśli chodzi o zdrowie naszych naczyń, zdrowie naszej pikawy i generalnie zachowanie homeostazy oddechowej w naszym ciele. Jeśli oddychamy przez usta, to się nie dzieje. Dodatkowa ciekawostka, jeśli nie staje Wam pała albo macie niskie libido,
zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, to najprawdopodobniej nie macie wystarczającej ilości tlenku azotu w swoim organizmie. Więc widzicie, że oddychanie przez nos pomaga nawet w takich sprawach. To, co Wam powiedziałem na początku, że oddychanie wpływa absolutnie na wszystko w naszym ciele. No i ostatni temat związany z oddychaniem jest taki, że jeśli oddychamy przez nos, to chętnie aktywizuje nam się przepona. I tym dochodzimy do kolejnego postulatu, jeśli chodzi o technikę oddechową. Powinniśmy oddychać tak, jakby tlen zapełniał nas tak jakby woda, czyli od dołu. Sama budowa płuc, które są szersze na dole, wskazuje na to, że jednak w tym rejonie powinniśmy generować jakby większość wdechu. To, co się dzieje w dzisiejszych czasach, to ludzie zaczynają oddychać górą klatki piersiowej. Jest to bardzo nieprawidłowa technika oddychania, doprowadza między innymi do pospinania całej obręczy barkowej, szyi, bólów głowy i tak dalej, ale to jest już raczej jasna informacja. Dodatkowo przepona jest bardzo ważnym mięśniem stabilizacyjnym, więc jeśli ona nie pracuje tak jak powinna, to szlak trafia naszą stabilizację centralną i narażony jest na kontuzję nasz odcinek lędźwiowy, a i cała reszta, bo jakby core jest podwoziem dla naszego ciała. Kolejna sprawa, z płytkimi oddechami, które bierzemy przez usta, które są generowane w górze klatki piersiowej, jest związana pewna fizjologiczna reakcja naszego organizmu, a mianowicie stres. Mamy dwa układy nerwowe, czyli to jest układ współczulny, który jest odpowiedzialny za stres, walkę, ucieczkę, albo przyspółczulny, który jest odpowiedzialny za chillaucik. Czyli w jednym przypadku jesteśmy gotowi do walki, a w drugiej następuje wchłanianie, regeneracja, odpoczynek itd., itd. Jeśli my cały czas oddychamy płytko do góry klatki piersiowej, biorąc wdechy przez usta, dla naszego ciała to jest jednoznaczna informacja, że jest coś nie tak, że dzieje się jakieś niebezpieczeństwo, więc nasze ciało non-stop wywala do naszego systemu hormony, które są związane ze stresem, czyli takie jak adrenalina, noradrenalina, kortyzol, czyli nasza regeneracja leci na łeb, na szyję. I teraz zastanówcie się, dlaczego w dzisiejszych czasach mamy po prostu sieka, jeśli chodzi o choroby serca, nowotwory i różnego rodzaju inne paskudztwa. No właśnie przez to, że nasze ciało nie jest w stanie się prawidłowo zregenerować, przez to, że jesteśmy cały czas gdzieś tam podprogowo mocno zestresowani. To już wiadomo nie od dzisiaj. Joga nam to tłucze do głowy od tysięcy lat, że naucz się oddychać, a nie będziesz miał problemów w życiu. I tak jest z mojego własnego doświadczenia. Medytuję już 4 rok, gdzie trenuję to oddychanie, skupiam się na tym oddychaniu i faktycznie moje życie powoli staje się coraz bardziej usłane różami. Jak sprawdzić, czy oddychacie prawidłowo i czy wasza czułość na CO2 jest w normie? Po pierwsze, musicie zwrócić uwagę na to, czy oddychacie w trakcie dnia przez usta, czy przez nos. Jeśli przez usta, to na 100% oddychacie nieprawidłowo. Po drugie, wykonajcie tak zwany BOLT score, czyli Body Oxygen Level Test. Najlepiej zrobić go tuż po przebudzeniu. Nastawiacie stoper, następnie bierzecie swobodny, głęboki wdech, po czym swobodny wydech. Następnie włączcie stoper i pozostańcie na bezdechu tak długo, aż poczujecie pierwsze oznaki, że chce Wam się wziąć wdech. Nie chodzi tu o to, żeby oszukać i na siłę doprowadzić niemalże do zgonu, tylko wyczuć, kiedy Wasze ciało mówi Wam, że chce wziąć wdech. W tym momencie zatrzymujemy stoper i patrzymy na wynik. Poniżej 10 sekund fatalnie, 10-20 słabo, od 20 zaczyna się przeciętna, czyli każdy zdrowy człowiek powinien być przynajmniej na tym levelu. 30-40 bardzo dobrze i powyżej 40 powinni znajdować się wszyscy sportowcy, co oczywiście nie jest normą. Mało kto zdaje sobie sprawę, że nieprawidłowy wzorzec oddechowy wpływa na to, jak zbudowana jest nasza twarz. Okazuje się, że jeśli oddychacie przez usta, to mięśnie waszej twarzy nie pracują tak jak powinny, przez co zaczyna być cofany podbródek. I z czasem może się okazać, że wasza twarz zmieniła się na zdecydowanie brzydszą przez to, że nie oddychacie w prawidłowy sposób. Znany jest tutaj przypadek małego chłopca, który w wieku kilku lat miał prawidłowo wykształconą szeroką żuchwę i można powiedzieć, że zapowiadał się na przystojnego młodzieńca. A tutaj widzimy go po kilku latach. Jak widzicie, zbrzydł dość mocno. Co było tego przyczyną? Okazało się, że jak był mały, to dostał chomika, na którego miał uczulenie, przez co miał cały czas zatkany nos, przez co oddychał cały czas przez usta, przez co cofnęła mu się dość mocno żuchwa do tyłu, bo tak to się dzieje, kiedy oddychamy przez usta. Dodatkowa sprawa. Musicie też pilnować, gdzie znajduje się wasz język. Powinien on cały czas znajdować się na waszym podniebieniu tuż za górnymi zębami, czyli w tym miejscu, w którym język znajduje się w trakcie wymawiania literki R. Od nieprawidłowego wzorca oddechowego mogą Wam się też skrzywić zęby.
To nie jest tak, że przyroda wymyśliła nas, że powinniśmy nosić aparaty ortodontyczne, tylko najczęściej spowodowane jest to tym, że nieprawidłowo oddychamy, co tak jak wam powiedziałem, osłabia niektóre mięśnie w naszej twarzy, co doprowadza do skrzywienia naszego uzębienia. Skoro opisałem już całą problematykę i niebezpieczeństwa, jakie są związane z nieprawidłowym oddychaniem, przejdźmy więc do części, w której powiem, jak to można naprawić. Po pierwsze i najważniejsze, musicie nauczyć się oddychać przez nos zawsze i wszędzie. Wiem, że na początku to może być troszkę trudne, zwłaszcza jeśli oddychaliście przez usta przez wiele lat. Czasem możecie wam się wydawać, że ten nos jest po prostu przytkany, ale no niestety, na siłę, świadomie, jak tylko zauważycie, że oddychacie przez mordę, to po prostu musicie przełączać się na oddychanie przez nos. Bardzo ważne jest, żeby też oddychać przez nos w trakcie spania. Autor tej książki poleca kupienie takiego dość grubego plastra i zalepianie sobie ust na noc, co po prostu ograniczy oddychanie przez usta w trakcie spania, co jest bardzo, bardzo istotne. Jeśli chrapiecie, jeśli gdzieś macie jakieś tam duszności, jeśli generalnie słyszycie swój oddech, to znaczy, że oddychacie nieprawidłowo. Musicie się przyłączyć na oddychanie przez nos. Kolejna sprawa. W trakcie treningu musicie zważać na to, żeby też oddychać przez nos. Ja na przykład zaczynam każdy swój trening od 4-5 interwałów, gdzie 10 sekund jest na wysokim tętnie i 50 sekund jest na niskim tempie. Na przykład na assault bike'u, gdzie znowu cały czas staram się oddychać przez nos. Na początku było to ultra trudne, bo okazało się, że na treningu też walę przez usta cały czas swoje wdechy, ale mówię wam, po 2-3 tygodniach jesteście w stanie spokojnie przestawić się na to nosowe oddychanie. Podkreślam, że jeśli oddychacie przez nos, to do waszego krwiobiegu dostaje się tlenek azotu, który jest odpowiedzialny za prawidłową pracę waszej pikawy, co zwiększa waszą wydolność tlenową, tak na dobrą sprawę. Łop, dojechałem do jakiegoś muru berlińskiego. Muszę zawrócić. Ale to nie jest takie proste. Dobra, lecimy dalej. Kolejna sprawa. Powinniście zaimplementować oddychanie do waszego treningu siłowego. Jeśli nie wiecie jak, to zachęcam was do skorzystania z mojego projektu treningowego, o którym już nieraz wspominałem na tym kanale. Tam jest wszystko dokładnie wytłumaczone, jak zacząć pracować z przeponą, jak zacząć pracować z poprzecznym brzucha, jak to wszystko ma wyglądać w treningu, jak się stabilizować. Dodatkowo nagrałem też odcinek na ten temat na tym kanale. Link wyskoczył po której to tam było, po której stronie ekranu. I trzecia sprawa, autor tej książki poleca super fajne ćwiczenie, z którego ja już korzystam od kilku tygodni, na zwiększenie właśnie tego bold score'u, czyli na zwiększenie czułości naszego organizmu na dwutlenek węgla. I polega to w ten sposób. Siadacie, najlepiej w jakimś cichym miejscu, żeby nikt wam nie przeszkadzał. Zamykacie oczy, bierzecie duży wdech, jest wydech i za każdym wdechem i wydechem staracie się brać je coraz mniejsze, troszeczkę mniej niż potrzebujecie. Po jakimś czasie, po kilku sekundach, poczujecie głód tlenowy, taki, że bierzecie mniej powietrza niż potrzebujecie. I na tym głodzie staracie się wytrzymać od 5 do 10 minut, tak? Czyli te wdechy muszą być po prostu mniejsze niż potrzebujecie. Na początku to będzie ultra niefajne, nieprzyjemne, ale zobaczycie, że po kilku dniach, kilku tygodniach przyzwyczajecie się do tego, co będzie wskazywało na to, że wasza czułość na dwutlenek węgla wzrasta, a co za tym idzie, wasze ciało po prostu przełącza się na ten tryb lepszego przyswajania tlenu, czyli ten efekt Bohra będzie działał zdecydowanie dużo korzystniej w waszym ciele. Dodatkowo starajcie się wykorzystać ten jakby głód tlenowy na treningu, bo zobaczycie, że wasza wydolność tlenowa znowu wzrośnie diametralnie do góry, a najczęściej na treningu wymięka wam właśnie system sercowo-oddechowy, a nie system mięśniowy, co ogranicza wam wasze jakby efekty treningowe. Jeśli będziecie mogli lepiej oddychać i lepiej pracować, i lepiej będzie pracować wasze serducho, to po prostu będziecie mogli więcej dźwigać, dłużej dźwigać, szybciej dźwigać, a co za tym idzie, też będziecie się rozwijać w tej kwestii. Kończąc i podsumowując ten odcinek, prawidłowy wzorzec oddechowy wpływa absolutnie na wszystko w waszym ciele. Od libido po osiągi sportowe, czyli tak jak wam powiedziałem, jeśli ulepszycie swój układ oddechowy, to będziecie lepiej trenować, będziecie dłużej trenować, mniej się męczyć. Dodatkowo wasza pikawa będzie lepiej pracować, więc starczy wam na dłużej i nie będziecie tą co trzecią osobą na świecie, która ma problemy z sercem. Kolejna sprawa, wasz stres w życiu poleci na łeb, na szyję i zobaczycie, jak zwiększy to jakość waszego życia, bo po prostu nie będziecie chodzić poschizowani i przejmować się różnymi pierdołami.
Aha, i jeszcze nie powiedziałem o jednej sprawie, czyli zredukuje Wam to stres oksydacyjny po treningu, bo kiedy trenujemy, to po prostu do naszego systemu jest wywalana masa wolnych rodników, które, jak już pewnie niektórzy z Was wiedzą, są odpowiedzialne między innymi za dużą ilość chorób i nowotworów. Mam nadzieję, że ten odcinek dał Wam do myślenia, mam nadzieję, że spodobał Wam się ten materiał. Jeśli tak, to zachęcam Was do kliknięcia guzika subskrybuj, takiego dzwoneczka, który sprawi, że nie przepuścicie żadnego naszego materiału. Z mojej strony to na dzisiaj tyle. Idę sobie jeszcze pojeździć i wykorzystać tą piękną wiosnę, którą w końcu mamy w naszym kraju. Trzymajcie się i na razie.